nami w kolejny wtorek. Te pobyty w Ustroniu to różnie się kończą. Wracając od was tydzień temu, zaskoczonym, zaczyna dzwonić mi telefon w kieszeni. A więc prowadziłem samochód, ale mówię, no zobaczę, kto dzwoni. Patrzę na telefonie, Jan Kynik. Ale tak dziwnie się poczułem, bo to nie mój telefon. Patrzę do kieszeni, dotykam, mam drugi. Ten drugi to był mój. Okazuje się, że gdzieś po drodze, wychodząc z biura, podprowadziłem telefon pastorowi. Mówię, Gosia, to nie mój telefon. Chyba zabrałem telefon z kościoła komuś. Muszę oddzwonić do Janka, zapytać, czyj to telefon. Ona mówi, dzwoń i oddawaj, bo jakby teraz Pan Jezus przyszedł, to byś miał problem. No, oczywiście Pan Jezus by mnie zrozumiał, że to nie było świadome, że to było przypadkowe. I myślę, że wziąłby mnie do nieba. Dobrze jest być z wami, być w Ustroniu, wielbić Pana, śpiewać te pieśni, które śpiewałem razem z wami ponad 35 lat temu. Super. Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniały. Bóg jest Bogiem, który ciągle jest z nami, niezmienny i działa w naszym życiu. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia, bo prosiła mnie o to, to przekazuję od mojej teściowej. Ona nazywa się Tatiana Chydzik. Prosiła mnie, bo byliśmy po drodze, abym wszystkich pozdrawiał. No to pozdrawiam cały zbór wszystkich was od mojej teściowej bardzo serdecznie. I wierzę, że też pamiętacie w modlitwach o niej, wspieracie i widzimy też to Boże działanie w jej życiu. Jak się czuje i jak przeżywa to, co jej towarzyszy. Mówimy o Duchu Świętym. To jest temat, który jest mi bardzo, bardzo bliski. Obecnie w mojej służbie, gdy pełnię rolę prezbitera Okręgu Południowego i też staram się pomagać zborom, wykonywać moje zadania, powiem w cudzysłowie służbowe, tak jak w niedzielę, wprowadzając w urząd nowego pastora, wybranego pastora w Bielsku Białej. To czwarty pastor w ciągu 4 miesięcy, którego wprowadziłem w urząd, tak jakoś się to układa. To jednak temat Ducha Świętego i inspirowanie zborów naszego okręgu jest moim celem numer jeden. Chciałbym, aby Okręg Południowy, czyli Śląsk i Małopolska, zostały ożywione poprzez Ducha Świętego. Aby kościoły poczuły taki świeży powiew Bożego wiatru. Taki świeży ogień, aby przyszedł do naszego życia, do naszej służby i aby nastał czas takiego ożywienia Kościoła, powrotu do korzeni, a także z tym świeżym, nowym tchnieniem, abyśmy mogli podejść do naszego powołania i do służby, którą wykonujemy. Jestem przekonany, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Potrzebujemy Ducha Świętego i potrzebujemy Jego świeżej obecności. Powiedziałem tydzień temu, że obserwując życie Kościoła, przyglądając się temu, jak wyglądają nasze nabożeństwa, jak wyglądają nasze spotkania, nasze modlitwy, nauczanie, czasami wydaje mi się, że jest jakby przesyt wiedzy. Jest jakby pewnego rodzaju napięcie między tym, co słuchamy, a tym, co przeżywamy w działaniu, w wykonaniu, w doznaniu tego, co słuchamy. Czasami wydaje mi się, że jesteśmy tak bardzo oświeceni intelektualnie, mając wiedzę. Przeczytaliśmy już tak wiele. Wysłuchaliśmy tak wiele kazań. Mieliśmy możliwość już obserwacji wielu rzeczy. I czasami
jesteśmy jakby uodpornieni na pewne tematy. Stają się dla nas pospolite, takie nam znane. Jesteśmy już szpecami, znawcami tematu. I trudno nam przełamać pewne emocjonalne sfery naszego życia, by wejść jeszcze głębiej, dalej i przeżyć coś więcej. A prawda jest taka, że Bóg zawsze ma dla nas więcej. Chce więcej nam dać. I powiedzieliśmy sobie tydzień temu, jeśli byliście i pamiętacie, jakie słowo kluczowo podkreśliliśmy jako kluczowe słowo do doznań i przeżyć w Duchu Świętym. Pamiętacie? Powiedzieliśmy sobie, że jest to pragnienie. Że potrzebujemy nowego, świeżego pragnienia. Potrzebujemy zapragnąć, aby doświadczyć czegoś głębiej, czegoś więcej, aby zacząć na nowo wchodzić w tą przestrzeń przeżyć duchowych. To rodzi się z pragnienia. Pan Jezus powiedział, kto przyjdzie do mnie i pragnie, ten będzie pił z tego źródła i z wnętrza jego wypłyną rzeki, popłyną strumienie. A więc potrzebne jest nam pragnienie. Dzisiaj chciałbym dotknąć kolejnych słów, które są nam potrzebne, abyśmy doświadczali więcej obecności Ducha Świętego, przeżywali Jego dary, doświadczali manifestacji Jego mocy, poruszali się w namaszczeniu. O tym będziemy mówić w piątek i w sobotę. Będziemy się o to modlić. Będziemy stać przed Panem i będziemy oczekiwać, że wyleje na nas świeże namaszczenie. Potrzebują nasze kościoły świeżego namaszczenia. Kościół zielonoświątkowy potrzebuje świeżego namaszczenia. My mamy wspaniałe korzenie. Wyrastamy z pewnej, ja nie lubię tego słowa, tradycja, ale wyrastamy z pewnego nurtu, o, to lepiej brzmi, nurtu Ducha Świętego. Ja pamiętam do dzisiaj, nigdy nie zapomnę mojego pierwszego spotkania z kościołem w Ustroniu, nad stawem, w takim małym domku. Tam była sala nabożeństw, tam stał także piec, gdzie palono zimą, był podłączony do komina. Pamiętam to pierwsze nabożeństwo w grudniu, tuż przed świętami, po moim nawróceniu, po 16 grudnia. Pamiętam tą niedzielę, kiedy przybyłem do ustrońskiego kościoła, tam nad stawem. I to, co dotknęło mojego serca, to glosalia, śpiew w duchu, entuzjazm, języki, śpiew w językach, przeżywanie Bożej obecności, wzniesione ręce ludzi, promieniujące twarze. To było coś niesamowitego. To wycisnęło ogromne piętno na moje życie i na całą moją przyszłość. Dlatego od tamtych lat, a minęło już wiele, wiele lat, od tamtego dnia, prawie 40 lat minęło od tamtego dnia, ciągle wierzę, ciągle ufam Bogu, że Duch Święty jest ten sam i tak jak mówi się, że diabeł na koniec, w czasach ostatecznych będzie działał ze zdwojoną siłą, tak ja wierzę bardziej pozytywnie, że Duch Święty także będzie działał ze zdwojoną siłą. Będzie działał w Kościele, będzie działał wśród Bożego ludu, będzie objawiał Bożą moc. Ale aby się to mogło dziać, Pan Bóg potrzebuje ludzi, potrzebuje nas. Potrzebuje Ciebie i potrzebuje mnie. Potrzebuje ludzi otwartych, ludzi spragnionych. Tych, którzy pragną przeżyć coś z Bogiem więcej. Pragną wejść głębiej według wizji Ezechiela do tej wody, nie tylko po kostki, po kolana, ale pragną się dać nieść tym falom, tym przepływom Bożego Ducha przez Kościół w czasach, w których żyjemy. Amen. Przeczytam jeden werset. 1 Koryntian 14:1. Tu są ukryte te dwa słowa. Pierwsze słowo to dążcie. Czytamy, dążcie do miłości. To jest jakby zlecone zadanie
dla mnie i dla ciebie. Dążcie do miłości. I drugie słowo, starajcie się usilnie, mógłbym dodać, że to będzie trzecie słowo, zapamiętajmy go. Dążcie, starajcie się usilnie. Usilnie, to ma znaczenie, to jest Boże Słowo, to pisze apostoł Paweł. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Chciałbym, abyśmy dziś przetestowali samych siebie, czy my staramy się i czy staramy się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. A może postaramy się dzisiaj za 40 minut, gdy staniemy do modlitwy, postaramy się coś z tym zrobić. A może, tak odczuwa w moim sercu, staniemy obok kogoś i poprosimy Ducha Świętego, aby dał nam prorocze słowo dla sąsiada, który stoi obok nas. Bo Duch Święty jest na tym miejscu. Duch Święty pragnie działać. Mamy dość liturgicznych, szablonowych nabożeństw. Potrzebujemy otworzyć się na Ducha Świętego, aby trochę zburzył nasz porządek, naszą liturgię. O tym będziemy mówili więcej w piątek i w sobotę. Jezus dokonał wszystkiego w kwestii naszego zbawienia, uzdrowienia, przebaczenia, uwolnienia. Musimy przyjść z naszej woli do Niego. Oczywiście pomaga nam w tym Duch Święty i zaprosić Pana do naszego życia. Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie utrudzeni i zmęczeni, a ja wam dam ukojenie. Kto przyjdzie, nie będzie odrzucony, prawda? To jest niesamowita myśl Ewangelii, która mówi o zaproszeniu, które daje nam Bóg. Ale są rzeczy, o które mamy zabiegać, do których mamy dążyć usilnie jako Kościół. Wymaga to mojego zaangażowania, determinacji, a także tego wyrażenia pragnienia, o którym mówiliśmy tydzień temu. Nie musimy się starać o to, aby Bóg nas kochał. On nas kocha. Bóg jest miłością. Bóg kocha nas swoją miłością agapę, miłością bezwarunkową, miłością, która doprowadziła Jego Syna na krzyż dla naszego zbawienia. On nas tak bardzo kocha. Kocha tak bardzo, że oddał Jego życie za nas. Zawsze, kiedy o tym myślę, jestem poruszony. I On zaplanował, abyśmy mogli wejść w tą przestrzeń pięknego i błogosławionego życia w Nim. Nie zawsze łatwego, nie zawsze to życie jest proste, nie zawsze układa się tak, jakbyśmy chcieli, ale jest to życie błogosławione, piękne w Nim. To jest najpiękniejsze życie. Uczynił nas, tak jak mówił pastor, najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. To mamy w Jezusie. Co to znaczy dążyć do miłości? To jest odzwierciedlać, odbijać tą miłość, którą On ma do nas w stosunku do innych ludzi przez nasze życie. Tu jest nasza rola do spełnienia. Bóg zrobił wszystko, abyśmy otrzymali miłość od Niego. On nas kocha. A teraz my powinniśmy zrobić wszystko, aby kochać innych, co nie jest łatwe. Czy łatwym było dla Boga kochać mnie? Chuligana, człowieka, który wyrządził tyle krzywdy innym ludziom, a także swoim rodzicom, swoim bliskim. Czy było mu łatwo mnie kochać, ale mnie kochał. Kochał mnie aż do momentu, kiedy padłem na kolana i oddałem mu moje serce. Kochał mnie i kocha dalej. Dążyć to mieć wytknięty cel, chcieć go osiągnąć za wszelką cenę, poruszać się w określonym kierunku. Jest to wysiłek zmierzający do osiągnięcia celu, skłonność ku czemuś,
Synonimy tego słowa brzmią zmierzać się, dążyć do celu, przeć, stawiać za cel, mieć na celu, kroczyć, iść, zdążać. Dążcie do miłości. I potrzebujemy do tego Ducha Świętego. Powiem wam szczerze, ja potrzebuję Ducha Świętego, żeby kochać niektórych ludzi. Bardzo łatwo jest kochać ludzi dobrych, przyjemnych, miłych, którzy dobrze o nas mówią, którzy nas wspierają, którzy się z nami zgadzają. Oj, to jest proste. Tutaj sobie poradzimy, ale kochać ludzi, którzy rzucają nam wyzwania, którzy są przeciwko nam, którzy są do nas krytycznie nastawieni. Do tego potrzebuje Ducha Świętego. Ktoś powiedział, ja często to używałem, że czasami Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy nawet nas krzywdzą, dokuczają nam, są niedobrzy dla nas, po to, abyśmy odkryli, jak niedobrzy my jeszcze jesteśmy. Abyśmy zapragnęli tego zastrzyku, tej pigułki Bożej miłości do naszego życia. Abyśmy nauczyli się kochać Bożą miłością, przemieniającą nasze życie i abyśmy zaprosili Ducha Świętego, który rozlewa miłość po naszych sercach. Tak mówi Boże Słowo. A więc Duch Święty pokazuje nam, kim jestem dzięki Chrystusowi. Jak pięknie mogę zwyciężać. Pokazuje, jaki ma plan dla mojego życia. Jak Bóg nosi mnie w swoich ramionach. Jak dzięki Niemu mam to, co mam i że moje imię zapisane jest na Jego dłoni. I w miłości do Niego, w tej miłości zwrotnej, On chce oczywiście, abyśmy kochali Jego. Biblia mówi, że będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły swojej. Ale także drugiego człowieka, bliźniego swego. Jak siebie samego. Nawet mamy modlić się i błogosławić wrogom naszym. Potrzeba nam do tego Ducha Świętego. Dążcie, a dalej starajcie się. I przechodzę już, chciałem połączyć te dwie myśli, dlatego że jest to ważne, abyśmy rozumieli, że wszystko wyłania się z miłości. Z miłości do Boga i z miłości do ludzi. Gdy będziemy mówić za moment trochę o operowaniu darami Ducha Świętego, to jest też skutek naszej miłości do Kościoła, do ludzi. Dlatego, że potrzebujemy wyposażenia w dary duchowe, aby zdrowo, aby niczego nie psuć, zdrowo po Bożemu usługiwać sobie nawzajem. Potrzebujemy darów Ducha Świętego. Potrzebujemy tego namaszczenia. Potrzebujemy tego. I czasami jest to proces, w który wchodzimy. To nie jest tak, że pewne rzeczy dzieją się z automatu i bardzo szybko. Czasami się tego musimy nauczyć. Ja wiem, że żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie oczekują, że wszystko szybko i łatwo, przyjemnie, z małym wysiłkiem się osiągnie. To jest ta era życia w czasach fast foodów, szybkiego internetu, szybkiego przekazu. Ale w Królestwie Bożym działa to zupełnie inaczej. Czasami potrzebujemy pójść do komory, czasami potrzebujemy wejść w przestrzeń postu, modlitwy, szukania Bożego oblicza, aby rzeczy się zaczęły dziać. Czasami potrzeba być pełnym owocu cierpliwości, aby wytrwale do końca wyczekać, aż przyjdzie Boże poruszenie i nie poddać się, nie zrezygnować, nie powiedzieć, już nie daję rady, już nie mam sił, już jestem zmęczony, z tego nic nie będzie. Najłatwiej tak powiedzieć. Najłatwiej tak zrobić. Najgorsze jest to, będziemy też o tym mówić, że coraz częściej widzi się to w życiu wielu chrześcijan. Jak najmniej poświęcenia, jak najkrótsze nabożeństwo, jak najmniej i jak najkrócej. A tam, gdzie były przebudzenia, ludzie trwali dniami i nocami w modlitwach. Ludzie szukali Bożego oblicza. Kiedybyście zostali przeniesieni w czasie na Azusa Street, to młodzi ludzie poświęcili dni
noce, tygodnie na modlitwę i szukanie Bożego oblicza. Aż w pewnym momencie Duch Święty został wylany. Aż w pewnym momencie przyszedł ogień z nieba i na nowo, jak w Dzień Zielonych Świąt, napełnił tych, którzy szukali Bożego oblicza. I nagle wszystko się zmieniło. Nagle poszedł wiatr przebudzenia. To tak jak mówiliśmy tydzień temu, że aby auto ruszyło i abym pojechał, abym dotarł do celu, potrzebuję paliwa. Aby ten żaglowiec, który wypłynął w morze, płynął, potrzebuje wiatru. Potrzebujemy ognia, aby było ciepło. Tak jest z Duchem Świętym w Kościele. Tak jest z Jego działaniem. A więc przejdźmy dalej. Następny werset, 1 Koryntian 12:31. Znów mamy tutaj to słowo. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. A więc mamy zachętę, abyśmy starali się usilnie o dary duchowe i o to, aby prorokować. Starajcie się usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. To słowo usilnie jest także użyte w liście Jakuba 5:16. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. My byśmy tak chcieli delikatnie się pomodlić bez wysiłku, tak szeptem, Panie Boże, tak pobłogosław mi, uzdrów. A jak dasz radę, to jeszcze rozwiąż ten problem i tamten problem. Amen. Wiecie, Biblia mówi, że my bój toczymy. Wiele razy, gdy wchodzimy w modlitwę, usilną modlitwę, jest to zmaganie. Jest duchowa walka. Bez względu na to, jak uczy się dzisiaj na temat taniej łaski, czy hiperłaski, takie słowo popularne. O, wszystko przychodzi tak prosto. Bóg jest tak dobry, tak łaskawy, świętym Mikołajem. Jakiekolwiek prezenty napiszemy na karteczce, on przyjdzie z tymi paczkami i rzuci nam to wszystko. I macie, moje dzieci, wszystko, co chcecie. Tak to nie działa. Niestety tak to nie działa. Toczymy bój nie z krwią i z ciałem, z mocami ciemności, z przeciwnościami, z wyzwaniami w życiu. Potrzeba zrozumieć tego, może inaczej, potrzebujemy zrozumieć słowo usilnie. Usilnie. Że trzeba w to włożyć pewną energię. Ale zastanówmy się nad tym pierwszym słowem. Starać się. Starać się usilnie. Starać się to dążyć do załatwienia czegoś. Usiłować zrobić coś jak najlepiej. Ja tak rozwijam to polskie słowo, bo ono starać się, no, gdy nie pomyślimy głębiej, może mieć bardzo płytkie zrozumienie. Starający się to ten, kto się ubiega o coś. Ja podaję wam te definicje ze słownika języka polskiego. One pomagają pewne słowa nam zrozumieć. Używam też wiele razy synonimów. Starać się o coś to dokładać starań. Synonim inny brzmi poruszyć wszystkie sprężyny. Podoba mi się to określenie. Czynić zabiegi, poruszyć niebo i ziemię. Posłuchajcie tego, wyłazić ze skóry. Ubiegać się, dobijać się, stawać na głowie, stawać na rzęsach, stawać na uszach. Widzieliście takich chrześcijan, którzy tak zabiegają o dary Ducha Świętego? Tak usilnie się starają? No może, no najlepiej poszukać, czy są tacy, ale a może poszukać tego u siebie? Czy ja tak robię? Jak wygląda moje życie modlitewne od poniedziałku do soboty, nim przyjdę w niedzielę do kościoła? Ile jest zabiegania, ile jest tego szukania Bożego oblicza jako dziecko Boże? Ja wiem, mamy wszyscy wiele zadań, wiele odpowiedzialności, praca, rodzina, obowiązki. Ja to wszystko wiem, też w tym procesie jestem. Ale to wszystko jest drugorzędne. To wszystko przeminie. Najważniejsze jest to, co trwa wiecznie. Co trwa wiecznie.
Wracając do myśli, czyż nie jest to piękne, że Bóg zatroszczył się o wszystko? Zatroszczył się o wszystko, zapewniając nam zaopatrzenie dla każdej sfery naszego życia. Jeśli uważnie czytamy Biblię, to Jego troska jest o każdy szczegół naszych potrzeb. Taki jest Bóg. Tak bardzo nas ukochał. Po pierwsze, On je zna. Po drugie, pragnie wyjść naprzeciw, bo nas kocha. Czyni to z miłości do nas. Czyni to z troski o nas, jako kochający ojciec. Ale my, ludzie, robimy zupełnie coś innego, niż robić powinniśmy. Staramy się zupełnie o coś innego, niż się starać powinniśmy. Martwimy się zupełnie czymś innym, niż się martwić powinniśmy. Pan Jezus naucza, przestańcie martwić się o życie. Czytaliście o tym? Co będziecie zjadać lub z czego się napijecie, a także o ciało, w co się będziecie ubierać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? I Pan Jezus mówi, to Chrystus mówi, to nie jest z jakiejś konstytucji Kościoła Zielonoświątkowego. Tak a propos, to Pan Jezus mówi. Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one, nie żną, nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski o swoje życie, wydłuży choćby je o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą. A mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Nie martwcie się. I nie zastanawiajcie się, co będziecie jeść, co będziecie pić. Ja kładę nacisk na to, o co my zabiegamy, o co się głównie troszczymy. O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Nie martwmy się o to, co powie jutro minister zdrowia i premier. Nie martwmy się o to. Przetrwaliśmy ten rok, przetrwamy następny rok. Amen? Bóg będzie z nami, Bóg się będzie o nas troszczył. Wszędzie, gdzie jeżdżę i rozmawiam, słyszę, że dzieci Boże były w tym okresie cudownie zaopatrzone. Cudownie zaopatrzone. Nasza misja w Indiach, w której wy jesteście zaangażowani, została cudownie zaopatrzona. Rok 2020 to przekaz do Indii prawie 450 tysięcy złotych. W 2020 roku, w czasie pandemii, największą ofiarę wysłaliśmy do Indii z całej historii naszych rocznych ofiar. To jest niesamowite. Po prostu jestem poruszony, jak Bóg się troszczy. Na początku stycznia telefon dzwoni. Odbieram telefon, dzwoni, przedstawia się kobieta i mówi, dzwonię ze Świnoujścia. Ja mówię, miło mi. A skąd pani ma mój telefon? A znalazłam, postarałam się. Usilnie. Ale znalazłam. Dostałam. Jestem dopiero co nawróconą osobą. Niedawno się nawróciłam. Wraz z mężem oglądamy wasze online. Słyszeliśmy o misji w Indiach. Weszliśmy na waszą stronę, znaleźliśmy filmiki, różne YouTube, usługi pastora Abrahama z Jastrzębia, z Betelu w Ustroniu, tak mi mówi. I Bóg poruszył nasze serce. I mówi, postanowiliśmy z mężem posłać ofiarę. Pastorze Leszku, jak to zrobić? Posłać ofiarę pastorowi Abrahamowi. Chcemy to zrobić jutro przelewem. Prosimy o numer konta. Jutro przelejemy.
Ja mówię, jak miło, mają trudny czas. To kolejna pomoc zaaranżowana przez Pana Boga, że On się troszczy. Dobrze, pastorze Leszku, jutro przelewamy 55 tysięcy. Ja mówię, Boże, to jest Twoje dzieło. Tego nie zaaranżuje żaden człowiek. Nigdy kobiety na oczy nie widziałem, nigdy się z nią nie spotkałem, nigdy nie rozmawialiśmy, tylko poprzez internet mnie zna, poprzez przekazy live, online, tylko tyle. I Bóg poruszył jej serce, bo Bóg się troszczy. Dlatego przychodzi nam Duch Święty z pomocą, aby nam przypominać, co czyni Bóg. Co czyni Bóg? Aby nam pokazać, o co On się troszczy dla nas. Jest zapisane w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale. Bardzo kocham ten fragment. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim. Z naciskiem na słowo wszystkim. Boska moc oczywiście jest ponad wszystkim. Ale ta boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury i tak dalej, znacie ten fragment. I tam jest na końcu piąty werset, właśnie dlatego dołóżcie starań i dążcie do. A więc używane są te same słowa. Czyńcie zabiegi, poruszcie niebo i ziemię, wyłaźcie ze skóry, ubiegajcie się, dobijajcie się, stawajcie na głowie, aby to osiągnąć. To są te słowa, to są te same słowa. I obecność Ducha Świętego wprowadza nas w stan zrozumienia i objawienia tego, co mamy w Nim, co otrzymujemy w Nim. Na przykład apostoł Paweł napisał do Kościoła w Koryncie, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, otrzymaliście Ducha, który jest z Boga, abyście wiedzieli, czym was Bóg z łaski obdarował. Co otrzymaliśmy? Co mamy, co jest nasze, co należy do nas, co jest naszym dziedzictwem, naszym błogosławieństwem. I teraz przechodzimy do konkretów. Ostatnie 20 minut. 1 Koryntian, 12 rozdział. Chciałbym, abyśmy to bardzo uważnie przeczytali, bo tu są znamienite słowa. 12 rozdział, 7 wiersz do 11. Po pierwsze, w każdym zaś, jak tutaj jesteście, w każdym z nas, tak mówi apostoł Paweł, 1 Koryntian, 12 rozdział, 7 wiersz, w każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Amen? W każdym. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowienia. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Ale kogo? Ten, kto usilnie stara się. Kto chce. Zależy mi na tym. Idę do zboru dziś. Panie, zależy mi na tym. Staram się o to. Zabiegam usilnie u Ciebie. Użyj mnie dzisiaj. W którym z darów, który masz dla mnie, zadziałaj, Duchu Święty. Dotknij mnie. To nie jest tak. Wiecie, moje tłumaczenie jest bardzo proste. Nie jestem ani teologiem, ani wielkim biblistą. Jestem praktykiem. A więc to nie jest tak, że jeden ma przypisany tytuł doktora od prorokowania. Drugi ma przypisany tytuł doktora od słowa wiedzy, inny od słowa mądrości, inny od czynienia cudów. Nie, to nie jest tak. Każdy z nas może przeżyć któryś z tych darów odnośnie potrzeb, w których się znajdujemy.
Pewnego dnia możesz przynieść słowo prorocze. Następnego dnia Bóg użyje ciebie, gdy się modlisz o chorego. Innego dnia da ci słowo wiedzy, da ci dar wiary, da ci dar czynienia cudu. A więc Bóg pragnie działać w każdym z nas, udzielając każdemu tak, jak chce. Darzy każdą osobę tak, jak chce. Odnośnie sytuacji i potrzeb, które mamy. W kościele jest tak jak w szkole. Uczymy się. Poznajemy, odkrywamy, rozwijamy się w szkole intelektualnie, w kościele rozwijamy się duchowo. To jest standard. Ja to kiedyś już chyba u was mówiłem, to wymyślił chyba Arek Krzywodajcz, to mi się bardzo spodobało. On mówił, kiedy spotykasz ludzi po jakimś czasie i ci mówią, nic się nie zmieniło, nic się nie zmieniłeś, to jest najbardziej zły komplement, jaki możesz usłyszeć. Nic się nie zmieniłeś. My się mamy zmieniać, mamy się rozwijać. Mamy poznawać więcej, doświadczać więcej, wzrastać duchowo, nie utkwić w jakimś stanie stagnacji. To jest Bożą wolą. To jest Bożą wolą. A więc rozwijamy się duchowo, wzrastamy w poznaniu i zrozumieniu Bożego Królestwa. Duch Święty przejawia się dla naszego dobra, aby nasze życie nie było chore, aby było zdrowe, pełne Bożej obecności. Tak jak w szkole są różne programy, szczególne obdarowania, młodzież w różnych kółkach zainteresowań rozwija swoje obdarowania wrodzone, te, które mają przydzielone, które są ich, rozwijają swoje zdolności muzyczne, malarskie, sportowe, informatyczne. Tak w kościele Bóg ma szczególny program rozwoju duchowego. Rozwijania nas także w poruszaniu się w darach Ducha Świętego. Duch Święty jest dawcą darów łaski. Nazywamy to darami Ducha Świętego. I te dary służą nam jako narzędzia posługiwania innym ludziom, aby ich podnieść, pomóc im i abyśmy mogli doświadczać przejawów Bożej mocy w Kościele. Jest taki fragment, który jakby dyskwalifikuje teologów, którzy uważają, że pewne rzeczy związane z darami Ducha Świętego, przeżyciami duchowymi, języki, prorokowanie, jest taka szkoła teologiczna, są takie nurty ewangeliczne, które to negują, które są przeciwne temu, mówią, że to przeminęło. 1 Koryntian 12 od 27 wiersza to podważa. Jest powiedziane, wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami tego ciała. I tu nowe tłumaczenie mówi, Bóg tak umieścił je w kościele, a w starym tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej czytamy, Bóg ustanowił w kościele. Bóg ustanowił w kościele. Żaden teolog nie ma prawa tego zmienić. Co ustanowił Bóg w kościele? Bóg ustanowił w kościele apostołów, proroków, nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej wiary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania, różne języki. Bóg ustanowił w kościele. Bóg ustanowił w kościele. Dlatego Kościół jest słaby, podzielony, dlatego że Boże ustanowienia naruszamy. Nie powinniśmy naruszać Bożych ustanowień. Czy wszyscy są, później pyta, apostoł Paweł pyta, czy wszyscy są apostołami? I powiem tak, tutaj w tym sensie przekazu jest zachęta, bo tak mało tego. Apostoł Paweł rzuca wyzwanie Kościołowi i mówi, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy przez wszystkich przejawia się moc. Mówiliśmy wcześniej, że dar Ducha Świętego, czy dary działają u wszystkich. Bóg każdego obdarowuje, każdemu udziela. Czy wszyscy mają dar uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski, a ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. W innym tłumaczeniu jest powiedziane doskonałą.
doskonałą, abyśmy zobaczyli praktyczny aspekt darów duchowych. I bardzo krótko, dlatego że to nie jest szkoła biblijna i nie mamy sesji wykładowych, aby mówić o poszczególnych darach. Powiem tak, mamy taki pakiet tych praktycznych aspektów darów duchowych. Dary poznania, czyli słowo wiedzy, mądrości, rozróżnianie duchów. Powiedzmy, że to jest taki jeden pakiet, który jest dany nam, ludziom, abyśmy mogli go używać. Tych rzeczy nie uczy się w szkole biblijnej, nie można się wyedukować w słowie wiedzy czy w darze rozróżnienia duchów. To jest ponadnaturalne działanie Ducha Świętego w nas. Ponadnaturalne działanie Ducha Świętego w każdym z nas. Bóg jest wszechmocny, wszechobecny, wszechwidzący, wszechwiedzący. I możemy być pewni, że wie więcej niż program internetowy Google. Dziś możesz wygooglować sobie wszystko. A Bóg tak i tak wie więcej. Wie więcej. Nie możesz sobie wygooglować, co spowodowało, że w takim doświadczeniu jest mój brat. Albo nie możesz sobie wygooglować, co myśli twój sąsiad. Ale Bóg wie. Ale Bóg wie. Dlatego warto starać się o słowo mądrości, o słowo wiedzy, o dar szczególnego poznania. Te dary są potrzebne dla korzyści wspólnej w Kościele, nie dla mojej korzyści. Ja mam być Bożym kanałem i tutaj żadna chwała mi nie przypada. Kiedy staję przed ścianą bezradności, nie wiem co i jak, i wtedy Bóg pragnie nam pomóc przez Ducha Świętego i Jego wspomniane dary wiedzy, mądrości, rozróżnienia duchowego da nam poznać prawdę i pomoże nam pomóc podjąć dobrą decyzję w różnych sytuacjach dotyczących mojego życia, mojej rodziny, różnych zmagań, różnych wyzwań. Na polu misyjnym, w naszej służbie, którą mamy. Obecnie ja czytam takie rozważania w aplikacji biblijnej, internetowej aplikacji biblijnej. One są, większość jest po angielsku, ja czytam te po angielsku. Do tego korzystam tylko z polskiej Biblii, mając polskie teksty. I ostatnio czytam rozważania w aplikacji biblijnej Smitha Wigglesworta. Pamiętacie takiego gościa wiary? Smith Wigglesworth. I w 10 rozdziale rozważań on dzieli się świadectwem, jak Bóg go prowadził w służbie. To był gigant wiary. Gdziekolwiek się pojawiał, tam chorzy byli uzdrawiani, guzy odpadały, działy się nadprzyrodzone rzeczy. On chodził z Bogiem. Biografia mówi, że nie przeczytał żadnej książki ani gazety, czytał tylko Biblię. Nie oglądał telewizji, zrezygnował z telefonu komórkowego, w ogóle nie miał internetu. I Smith Wigglesworth pewnego dnia z kartką, bo Duch Święty mu dał adres. Zapisał sobie na kartce adres. Czytam to w rozważaniu na temat wiary. Słuchajcie, włosy mi dęba stają. Robi się gęsia skóra na plecach. Pytam się, Boże, w którym miejscu my jesteśmy? Staję z tą kartką na ulicy i szuka ulicy, którą sobie zapisał w Belfaście, w Irlandii, w stolicy. I stoi tak zagubiony i tak się zastanawia, gdzie pójść, aby tą ulicę znaleźć. I podchodzi do niego człowiek, obcy, przechodzień i mówi, proszę pana, czy pan szuka domu, gdzie leży osoba ciężko chora? Tak go pyta gość, nieznany na ulicy. A on mówi, tak, właśnie tu mam zapisane, tylko nie mogę znaleźć, tak Bóg mi objawił. A on mówi, a to tam w tym domu za rogiem, jak pan pójdzie trochę dalej w prawo, to tam jest ten dom, tam mieszka ta osoba. On wchodzi. Drzwi były otwarte, na dole spotka jakiegoś młodzieńca, pyta się, czy tu jest chora osoba. Tak, na piętrze, proszę pana, zaprowadzę pana. Kiedy wszedł, zobaczył kobietę
w agonii, siedzącą na łóżku ze skuloną głową, w bólu. I zaczął się modlić. Posłuchajcie tego, zaczął się modlić. Modli się. A później Duch Święty mu mówi, otwórz Księgę Izajasza, 53 rozdział i zacznij czytać. I on zaczyna czytać, że on był krzyżowany za nasze grzechy, że poniósł nasze choroby i winy na krzyż, a jego później doszedł do miejsca, a jego sińcami i ranami zostaliśmy uzdrowieni. W tym momencie ta kobieta krzyknęła, jestem uzdrowiona! Wstała z łóżka, zupełnie zdrowa, w tym momencie. I on tak patrzy i mówi, a co się stało? Ha, mówi, ty nie wiesz. Mówi, wczoraj wieczorem miałam sen, że wszedł obcy człowiek do mojego pokoju, zaczął się modlić, a potem zaczął czytać 53 rozdział Księgi Izajasza proroka. I kiedy doszedł do wersetu, a jego sińcami i ranami zostaliście uzdrowieni, otrzymałam sygnał, że to będzie moment mojego uzdrowienia. I tak się stało. I tak patrzycie na mnie i mówię, jakiś science fiction. Takie rzeczy? Gdzie to takie rzeczy? Bo to jest nasz problem. Przestaliśmy wierzyć. To jest nasz problem. My zaczęliśmy po ludzku kalkulować. Bóg działa jak chce. Bóg ma różne metody działania. On działa przez Ducha Świętego i chce dawać nam różnego rodzaju objawienie i poznanie. I tego musimy się uczyć. I powiem wam, nie stoi przed wami żaden specjalista. Stoi przed wami taki sam borok jak i wy. My wszyscy tego potrzebujemy. Ja tego potrzebuję. Ja kiedy głoszę i nauczam cokolwiek w swoim zborze, zawsze to podkreślam, pierwsze mówię do swojego życia. Jeśli Bóg mi coś pokazuje, to chce mówić do mnie, chce mówić do mojego serca. Mamy drugi pakiet, dary mocy, abyśmy umieli żyć w sferze duchowej, nadprzyrodzonej, gdzie oglądamy Boże cuda w naszym życiu. To dar wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów. To ponadnaturalne wyposażenie, przez które wchodzimy w sferę oczekiwań, że Pan uczyni cud. Uczyni cud, uzdrowi. Że będę w takiej pozycji ponadnaturalnej wiary, w oczekiwaniu na to, co Bóg może, a może wszystko. Kiedy jestem w oczekiwaniu wiary, kiedy jestem w oczekiwaniu na Boże działanie, wszystko może się wydarzyć. Musimy tak wierzyć, musimy tak ufać. Musimy się tego uczyć. Narodziliśmy się na nowo do rzeczy ponadnaturalnych, które są w Chrystusie. To nie jest normalne dla chrześcijan pełnych Ducha Świętego nie oglądać czegoś, co jest niemożliwe, co jest ponadnaturalne. To się dzieje poprzez Ducha Świętego. Kiedy jestem gotowy, aby wejść w tą przestrzeń, gdzie nie jestem w stanie już nic zrobić sam. Nie mam ani kwalifikacji, ani nie jestem w stanie nic zrobić więcej po ludzku, to mnie przerasta. I wtedy Bóg pragnie coś uczynić w nas i przez nas. Zaczynają się dziać ponadnaturalne zjawiska w mocy Ducha Świętego. I ten trzeci pakiet to dary związane z naszą mową, dar prorokowania, czyli prorokowanie to niesienie pocieszenia, zbudowania, pouczenia lub napomnienia w duchu miłości i w mocy Pana. To nie jest tak, że przez proroctwo ja zaczynam uderzać w kogoś i wytykać mu błędy. To jest prostowanie w duchu miłości, to jest wskazywanie na drogę wyjścia. To jest pokazywanie Bożych rozwiązań, dar języków w modlitwie, a także w przekazie słowa od Boga wraz z tłumaczeniem. Nasz język, mowa mogą być pożyteczne. Chociaż jak Jakub pisze, a Jakub napisał trochę na temat języka, że to taki narząd, taki członek naszego ciała, z którym mamy ciągle problemy, bo nim ciągle dopuszczamy się wielu grzechów. I tam jest powiedziane dalej tak, jeśli jednak ktoś nie grzeszy w mowie, znaczy to, że stał się człowiekiem w pełni dojrzałym. Jeśli chcemy naszą dojrzałość sprawdzić w skali, to
warto się nagrywać. Warto nagrywać rozmowy, nasze reakcje, jak reagujemy, kiedy pojawiają się trudne momenty, jak rozmawiamy, kiedy jest konflikt. To jest taki bufor. On po prostu nam pokaże. Po języku Biblia mówi, poznajemy, czy człowiek jest w pełni dojrzałym człowiekiem. Dlatego mówi się, że w pełni dojrzali ludzie niewiele mówią. Bardzo mało mówią. Potrafią panować nad tym. Mówią tylko to, co trzeba i to, co powinno być powiedziane. A więc, kiedy mamy dar języków i używamy ten dar, to jest tajemnica wielka. Ale to działa. To ten dar języków używany w modlitwie, w moim takim dialogu z Bogiem, w moim uwielbieniu, staje się narzędziem Ducha Świętego, aby pomóc nam opanować naszą mowę. To jest niesamowite obdarowanie. Nigdy nie słuchajcie tego, co ludzie mówią o nowych językach. Że to diabła, że to niepotrzebne, że to przeminęło, że to staromodne, że trzeba to ograniczać, żeby kogoś nie zgorszyć. Nie słuchajcie krytyki. Starajcie się o to. Starajmy się o dar języków. Starajmy się, by modlić się nowymi językami. Nie zabraniajcie tego, mówi apostoł Paweł. To jest ważne, to jest Boże obdarowanie, jest nam potrzebne. Kiedy nie wiemy, jak i o co się modlić, Duch Święty nam pomaga swoimi niewysłowionymi westchnieniami. Możemy wtedy przypisać to także modlitwie w językach. Kiedy bywałem u pastora Abrahama, a byłem tam 10 razy, 10 lat pod rząd, jeździłem do Indii, mieszkałem z nimi, podróżowałem z nimi po całych Indiach. Nigdzie na świecie nie doświadczyłem takiej mocy modlitwy nowymi językami, jak u nich. Oni non-stop prawie modlili się. Gdziekolwiek wychodzili i cokolwiek robili, modlili się w językach. Później jeszcze po angielsku dziękowali Bogu, że przeprowadzi nas przez różne wyzwania, które mamy po drodze. Wracaliśmy, modlili się w językach. Wyjeżdżaliśmy, modlili się w językach. Wychodziliśmy z domu, modliliśmy się w językach. Usiedliśmy do samochodu, aby jechać do kościoła, modliliśmy się w językach. Cały czas. Pytał się kiedyś pastora Abrahama. A czemu tak? To jest taki zwyczaj wasz, bo ja tego nigdzie nie widziałem, ani u nas tego nie ma. On mówi, nie, mówi Leszek, w tym jest wielka moc. W tym jest wielka siła. Dzięki temu jesteśmy, żyjemy, nikt nam nic nie zrobił, Bóg nas chroni, Duch Święty nas wzmacnia. To nas wprowadza w ponadnaturalną sferę posługiwania. Modlitwa nowymi językami. Ja uczę się tego, chcę tego. Pragnę tego. Tyle lat jestem wierzącym. Cieszę się, że nawróciłem się w kościele, gdzie od początku słyszałem nowe języki. Że nie mam z tym problemu. Że nie jestem krytykiem, nie jestem po drugiej stronie barykady. Wiecie, czasami sobie tak myślę, biedni ci ludzie, których tak nauczono. Ci, którzy nauczali na ten temat i z mównic, z kazalnicy, za mikrofonu krytykowali, podważali te Boże zasady. Odpowiedzą za to, bez względu na to, jak mile wyglądają. Odpowiedzą za to. Nie wolno. To jest dar Ducha Świętego. Bóg ustanowił w kościele. Bóg to dał Kościołowi. Bóg to dał dla człowieka. Dary duchowe. Tyle jest o nich mowa. On chce, aby w każdym się przejawiały dary duchowe. Jakże można powiedzieć, że to przeminęło? Jak apostoł Paweł mówi, Bóg chce, aby wszyscy, aby w każdym przejawiały się dary języków, tłumaczenie języków, prorokowanie w każdym z nas. Starajmy się o to usilnie. Starajmy się o to usilnie. Nie o to, co będziemy jeść, co będziemy pić. To o to się zazwyczaj staramy usilnie. Zabiegamy. Zacznijmy to równoważyć. Trochę mniej starania się o te rzeczy doczesne, a trochę więcej starania o te duchowe. A będzie zupełnie inaczej. Będziemy zupełnie w innej
przestrzeni, wejdziemy w zupełnie inny sezon naszego duchowego życia. To jest też między innymi moją rolą, aby do tego zachęcać, aby inspirować zbory, aby zachęcać do tego pastorów, aby zachęcać do tego Kościół, byśmy tego zapragnęli. I abyśmy się starali usilnie. Amen.